W środę w całej Polsce ruszyły próbne matury. To okazja do przetestowania własnej wiedzy, zdobytych kwalifikacji czy odporności na stres, tym bardziej, że oprócz wymagań egzaminacyjnych uczniowie muszą pamiętać o reżimie sanitarnym. Uczniowie przychodzą do szkoły pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu, tak żeby mogli spokojnie z zachowaniem reżimu sanitarnego wejść na salę. Obowiązuje oczywiście dezynfekcja rąk przy wejściu, obowiązują maseczki, które uczniowie mają obowiązek mieć założone do momentu, dopóki nie zajmą miejsca przy stoliku. Bardzo rygorystycznie tego wszystkiego przestrzegamy. Na sali, na której piszą uczniowie, jest płyn do dezynfekcji rąk, z którego mogą skorzystać przy wejściu, jeszcze raz, później przy wyjściu z sali. Nie mamy kłopotu takiego, jaki jest w innych szkołach, to znaczy wynikającego z tego, że uczniów jest bardzo wielu i jest problem przy wchodzeniu do szkoły. U nas tego problemu nie ma. Swoje zmagania egzaminacyjne młodzi ludzie rozpoczęli w minioną środę od języka polskiego. W czwartek miał miejsce egzamin z matematyki, w piątek z języka angielskiego. Na napisanie każdego z nich uczniowie mieli 120 minut. Nasi uczniowie po próbnym egzaminie z języka polskiego stwierdzili, że pisało im się dobrze. Co jeszcze nie wiemy, co znaczy, ponieważ nie jest oceniony jeszcze ten egzamin. Po matematyce wczoraj widziałam, że nastroje były również dobre, chociaż po tym, że uczniowie wykorzystali pełny czas tego egzaminu, można sądzić, że egzamin był dosyć trudny. Natomiast angielski dla naszych uczniów nie stanowi problemu żadnego, dlatego że oni mają tak dużo godzin języka angielskiego, w pierwszej klasie 8, później po 6, że oni są tak sprawni językowo, że kończą bardzo szybko, zazwyczaj przed czasem i bardzo dobrze sobie radzą. A jak próbną maturę oceniają sami uczniowie? Zaskoczenia nie było. Była dosyć łatwa. Tutaj w szkole raczej język angielski jest na wysokim poziomie, więc nie mieliśmy większych problemów. Matematyka i polski wczoraj, przedwczoraj. Myślę, że też poszło dobrze, ale to zweryfikują już wyniki. Na ten moment jesteśmy za maturami podstawowymi, więc jeszcze nie ma tego najbardziej poważnego stresu. Teraz się zaczną te rozszerzenia, to wtedy zacznie się prawdziwe wyzwanie. Egzamin maturalny, który zawsze dostarcza uczniom nieco więcej trudności, to matematyka. Nie inaczej było i w tym roku. Zaskoczyła mnie matematyka troszeczkę. Spodziewałam się, że będzie łatwiejsza, ale uważam, że angielski był bardzo prosty. Tegoroczne matury będą inne niż zazwyczaj i nie tylko z powodu obostrzeń sanitarnych. Nie będzie na nich egzaminów ustnych, a zakres podstawy programowej został ograniczony. Na egzaminie maturalnym w tym roku nie będą obowiązywały niektóre treści, które obowiązywały w poprzednich latach. W związku z tym na przykład egzamin z języka polskiego będzie wyglądał trochę inaczej, to znaczy arkusz będzie wyglądał inaczej. W arkuszu zamiast dwóch tematów wypracowań jak do tej pory będą trzy tematy do wyboru, tak aby stworzyć uczniom, którzy nie będą w stanie w związku z edukacją zdalną przyswoić sobie lektur tak zwanych obowiązkowych. Będzie temat, który będzie dotyczył tekstu nieujętego w podstawie programowej jako test obowiązkowy, czyli tak zwany z gwiazdką. Więc tym się ten arkusz będzie różnił z polskiego. Wiem, że z matematyki arkusz też jest inny, że nie ma w tym arkuszu niektórych zadań, które występowały do tej pory. Chyba najmniejsze zmiany dotyczą języka angielskiego. Egzaminu ustnego w tym roku w ogóle nie ma. Egzamin ustny będzie przeprowadzany tylko dla takich uczniów, którzy muszą ten egzamin mieć zdany, żeby się rekrutować na uczelnie za granicą. W naszej szkole takich uczniów nie ma, więc nikt egzaminu ustnego nie zdaje, ani z polskiego, ani z angielskiego. Uczniowie przystąpili do próbnego egzaminu maturalnego po dwóch semestrach nauki online. Jak sami twierdzą, zdalny system przekazywania wiedzy ma swoje plusy i minusy. Największym problemem, jaki musimy stawać, jest to, że nie ma takiego też kontaktu z człowiekiem. On jest bardzo ważny, wydaje mi się, też w edukacji. Kontakt ciągły, jakieś interakcje między uczniem a nauczycielem. Tutaj jednak tego trochę brakuje. Niestety nie jesteśmy w stanie popatrzeć coś na siebie w trakcie lekcji. Wydaje mi się, że czujemy się dosyć w porządku. Nauczyciele na pewno się starają, ale jednak na pewno lepiej by było, gdybyśmy mogli się przygotowywać tutaj w szkole. W zasadzie mogę powiedzieć, że jedyne, czego mi brakuje, to takiego kontaktu z rówieśnikami, ale nadrabiam to tym, że podczas tej nauki domowej jestem bardziej wypoczęta, bo nie muszę marnować czasu na dojazdy, na przygotowywanie się do wyjścia, ale tak, kontaktu z rówieśnikami mi brakuje. Na pewno jest to jakościowo zupełnie inne doświadczenie. Tutaj Hania też powiedziała, że ma to oczywiście swoje plusy.
Wyniki tej matury zweryfikują, na ile ta inna jakość tej nauki wpływa na nasze wyniki. A egzamin maturalny w terminie głównym, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, będzie przeprowadzony w okresie od 4 do 20 maja 2021 roku.